w dzisiejszym odcinku kluski na parze z rabarbarem. A co będziemy potrzebować? Słuchajcie, kluski na parze, do tego rabarbar, cukier, cukier puder, cytryna, cynamon, kisiel, mięta. Zaczniemy, słuchajcie, od rabarbaru. Ja już rabarbar sobie obrałem, czyli pokroimy go w drobną kostkę. Tutaj z tyłu wstawiłem wodę, gdzie podgrzejemy sobie kluski na parze, inaczej pampuchy. Rabarbar kroimy sobie tak, żeby nie był za mały. Może pokażę. O. I kosteczka. Słuchajcie, i tak pokrojony rabarbar będziemy karmelizować na cukrze, czyli na patelnię dodajemy cukier. Pamiętajcie, nie mieszamy, czekamy aż równomiernie się rozpuści. Dobrze. Słuchajcie, rozpuścił się. Następnie dodajemy rabarbar. Delikatnie mieszamy. Dodajemy szczyptę cynamonu. Słuchajcie, i podlewamy wodą. Czekamy, aż się cukier nam rozpuści, a następnie zagęścimy kiślem. W międzyczasie weźmiemy kluski i przełożymy, ja używam, słuchajcie, takiego sitka i przykrywki, czyli do miski wkładam sitko, na to wkładam, do środka wkładam 4 kluchy, przykrywam i paruję 6 minut, także za 6 minut się widzimy. Słuchajcie, gotowało się tak naprawdę do miękkości około 5 minut. Do kiślu dodałem wodę i teraz, tak jak to robią Chińczycy, czyli mąka ziemniaczana, bo też jest w kiślu, zagęszczamy sosik. Słuchajcie, po dodaniu kiślu sos nam zgęstniał, także wyłączamy, przestawiamy. 6 minut minęło, czyli kluski mamy gotowe, więc czas na wydanie deseru. Ja przestawię. O. Tutaj sobie położę, żeby było wygodniej. Talerz. I bardzo ładnie urosły, ja może pokażę. O. I teraz zrobimy tak. Część sosu damy na spód. Do tego jedna pampucha. Słuchajcie, kiedy kluska już jest na sosie, następnie dodajemy, pamiętajcie, tylko dodajcie z boku bitą śmietanę. Ja uwielbiam bitą śmietanę, także rzucę sobie naprawdę dużą ilość. Sosem można jeszcze polać na wierzchu. Do tego listki mięty. I mamy szybki deserek, słuchajcie, z sosem rabarbarowym. Pozwolicie, ale skosztuję. Hop. Jak goferki, słuchajcie. Śmietana jest słodka, rabarbar kwaśny, także fajnie się komponuje. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnych przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube na Szlaku Smaku lub do Polo Marketu, gdzie znajdziecie nasze przepisy na ulotkach. Cześć!